Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted prano. Siema, z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w grę o nazwie Bully Scholarship Edition. I dzisiaj po raz kolejny w przygodach małego kosmity Jimmy'ego Hopkinsa oczywiście. Na początek też przypomnę, że jeżeli odcineczek wam się spodoba, możecie go jakoś ocenić, zostawić łapkę w górę, w dół, czy po prostu napisać jakiś fajny komentarz pod nim, czy wam się podobało, bądź nie. I okej, dobra, lecimy sobie od razu na misję. No i mam taki mały tutaj oczywiście podziękowanie znowu dla was, bo w komentarzach się jak zwykle spisaliście bardzo, bardzo dobrze. Dzięki czemu stworzyłem sobie w swoim pokoju na zestawie małego alchemika, stworzyłem sobie te wszystkie jakieś proszki, swędzące bomby i takie inne pierdoły. Ogólnie jest teraz taka sprawa, że chciałbym przyspieszyć może troszeczkę robienie misji i polecieć tylko z głównymi misjami, a lekcje, nie wiem, może lekcje zostawimy sobie, czy to pani Philips? Albo misje sobie zostawić, nie wiem, misje dodatkowe, lekcje zostawić sobie na live'y, albo nie wiem, robić je tak na szybciora jakoś. Byle dwie misje główne przynajmniej na odcinek robić, żeby to jakoś szybciej poszło, ale okej, lecimy z misją. Dom Tada. I'm sorry, I'm sorry. Think I'm dumb? Who's dumb now? I'm dumb, real dumb. Hey, Ed Kid, help me out, please. Easy, Russell. Calm down, calm down. Sit. Good boy. Thank you. Jeez, that dumb kid's really strong. Dumb? Hey, be good. No. Be good. Not you, Einstein, not you. So, how did everything work out with those eggs? Not like I was hoping. Never trust a rich kid. Too bad. Was it that jerk, Tad? You know, his parents are at a party at my boss's house right now. If he wanted a revenge thing, now would be a good time. I guess I'll need some more eggs then. Ah, yes, you got it. Thanks. Come on, Russell. We've got a house call to make. Okej, fajnie w sumie, że wszyscy rozpoznają Jimmy'ego, chociaż jest w przebraniu kosmity. No jak widać, to nie jest żaden problem dla ludzi, żeby wiedzieć, że hej, to jest Jimmy, tylko Jimmy Hopkins chodzi jak debil ubrany w strój kosmity w lecie, czy chociaż, nie no, chyba jest lato, ale jest ciepło na pewno, on w jakimś nylonie łazi. No okej, każdy ma jakiś dziwny fetysz chyba. No a Jimmy'ego, jak widać, to jest ubieranie się w nylonowe stroje, jazda w takich strojach i ogólnie, nie wiem, życie w takich strojach chyba. Okej, dobra, jedziemy wraz z Russellem, którego wzięliśmy od katowania jakiegoś sprzedawcy jajek. Jedziemy do domu rodziców Tada, czy nie, może nie do ich domu, ale na imprezę, na której oni na pewno są. I będziemy obrzucać ich zgniłymi jajami jakimiś, to znaczy, przepraszam bardzo, zwykłymi jajkami będziemy ich obrzucać. Ale nie o to, nie tak jak pomyśleliście z poczuchy, kurde głupie. Okej, dobra, lecimy sobie spokojnie. No, no cześć, Russell. Ogólnie to ja miałem za Russellem iść, czy on miał za mną iść? Nie mam pojęcia, ale on miał rower, ja nie miałem niestety. Dobra, mamy chapce Russella, także rzuć jajkiem przez każde otwarte okno. Okej, czyli w ten sposób, myślałem, że się wbijemy po prostu. Jesteśmy w końcu jako kosmici przebrani. Wybierz jajka za pomocą tego, no okej, biorę jajeczka, naciśnij, aby przejść w tryb celowania, strzałeczka do góry. Okej, a ktoś tu będzie chodził, wyceluj i rzuć. Okej, to tak trzeba robić jakoś. Ja pierdzielę, wziąłem aparat głupi jakiś. Dobra, Russell raczej nie powinien mieć problemu z tymi lamusami, dokładnie, to jest tylko zwykła lamuserka. Także, czy ja mam zaznaczone jeszcze to, czy nie? Czekajcie, zobaczymy sobie. Aha, tak, już jest zamknięte okno. Dobra, bo ja mam tutaj ograniczoną liczbę jajek. Jezu, to sterowanie jest straszne. To sterowanie mnie denerwuje. Ono jest... Ach, ono jest żałosne czasem. A, no dobra, kamery sobie nie podniesiemy, ale robimy tak. Tryb celowania. O Jezu, nie ten przycisk myszy. Nie ten przycisk ogólnie. Dobra, jest. Jedno jajeczko. Drugie jajeczko wpadło. Lecimy dalej, okej, okay. Szybko za domek i teraz tak, tutaj musimy jeszcze jedno jajeczko wrzucić na pewno. Także proszę bardzo, szkoda, że nie możemy tymi jajkami z procy rzucać, okej, okay. Proszę bardzo. Teraz szybko pobiegniemy, wiem, że tam jesteś. Dobra, zamknąć papy, naprawdę. Teraz pyk. No już rzuciliśmy, proszę bardzo, świetnie.
6 na 6, dziękuję bardzo. Jimmy zaliczył sobie misję. Wyobraź Kostabiego dorwać tego cholernego wandala. Nie, halo. W ogóle jesteśmy obici jakoś w 3 dupy, także dobrze tutaj była kola. No ty frajezie! Nie, nie, dobra, to jest ten murzaj głupi. Russell, chodź, pomóż mi, Russell, ziomek, ty tych dwóch byś wysolował pewnie, jakbyś chciał. Bądź mym tankiem, Russell. O kurde, ale mnie sklepali, ale mnie sklepali. Dobra. Pyk lamusa, czorny poszedł. Dobra, weź go do porteru go weź. Dobra, wiecie co zrobimy? Weźmiemy sobie broń chyba jednak. Okej, okay. No fuck, goddammit, no oni są tak ustawieni, patrzcie jak on biega. Dobra, my możemy w ogóle stąd uciec? Wydaje mi się, że powinniśmy móc. No okej, okay, dobra, to już. Wystarczy, że uciekniemy sobie kawałek. O fuck, wywalił mnie. Ja pierdzielę, ale mnie obijają typiarze. Jak się tym rzuca? Jak się tym rzuca? Dobra, zestunowałem. Zestunowałem ich jakoś. Lamusów. Kurde, gonią mnie w dalszym ciągu. No, no odejdź! Ty, ja pierdzielę. Uciekaj, 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 Jimmy, uciekaj! Jezu, oni mnie pobiją tutaj. Oni mnie pobiją. Dobra, dobra, zdodżowałem. No nie, nie ucieknę teraz. No nie, no zostałem ogłuszony, no. Ach, kurde, ale zrobiłem chyba misję, tak mi się wydaje. Misja była zaliczona. Ja pierdzielę, nie wiem, walka jest chaotyczna mega. Ja nie mogę dobrze nacelować przeciwnika. Często w tego Russella mi chciało celować. Jak mam mniej życia, to też nie mogę nic zrobić zbytnio. Niby te ciosy są jakieś, ale z przytrzymywaniem dłuższym myszki to też jest tak słabo. Nie, dobra, wal się, lamusie. Kurde, nie bierzemy twojej misji. Nie bierzemy misji dodatkowych, robimy misje główne. Raszujemy troszeczkę fabułę. Dobra. Na pewno można było to lepiej rozegrać, nie wiem, tego dynamitu lepiej użyć czy czegoś. Ale to jest właśnie to, ja nie mogę sobie obrócić, jak biegnę, nie mogę sobie tej myszki obrócić do tyłu, żeby szybko na przykład rzucić, tak? Ja jestem teraz przyzwyczajony do takiego dynamicznego stylu grania, atakowania czy coś, a nie do tego, że ja się muszę zatrzymać tutaj, że rzucić kawałeczek czy coś. No, nie, no niestety, no, no mi nie wyszło, no, ale spróbujemy. No, mam nadzieję, że kolejnym razem się wykaże jakoś. Okej, okay, nawet nie pójdziemy spać, pójdziemy po prostu to zapisać. Zrobimy tak, zapis sobie zrobimy tutaj. Powinniśmy może ze 20% już mieć przejścia gry. Nie, 19,59 w dalszym ciągu. Ogólnie ludzie, powiem wam, ostatnio troszeczkę się, wiecie, można powiedzieć, wkręciłem w te Pokémony, zacząłem je zbierać, no o to chodzi dokładnie. I powiem wam, że całkiem nieźle, po trzecim dniu w sumie, trzecim przejściu po prostu i zbieraniu, przynajmniej tam pół godziny czasu tych Pokémonów, to już mam tam jakiegoś chyba najlepszego 250 koło CP Pidgeotta bodajże, czy coś takiego, także nawet fajnie, fajna sprawa, podoba mi się, polecam wszystkim. Ok, i zaczynamy misję. Wyzwanie bokserskie. So how do I do it, Pete? Do what? Beat those rich kids into submission. Well, what have you tried so far? Random violence, widespread destruction, gratuitous sadism. No, no, that's not gonna work. They get all that kind of stuff at home. No, what you gotta do is you gotta beat one of them publicly. You gotta prove to them you're better than their best man. Why don't you box that dumb jerk Biff? Not bad, Pete. Not bad at all. All right. See you around. Wait, Jimmy, can I come too? You know what? Don't worry about it. Kurczę, Jimmy powinien zainwestować w przyjaźń z Pete'em tak naprawdę. Pete jest mądry, Pete mógłby nam tutaj podpowiadać różne rzeczy. My jesteśmy mięśniakiem, on jest właśnie mózgiem, można powiedzieć. A nie jest taki żałosny jak ten koleś, czekajcie, jak mu tam było na G? Ten koleś na G, ten taki żałosny frajer na G. Gary, no oczywiście Gary on był. No i powinien nami tutaj się posługiwać nawet Pete. A niestety Jimmy go chyba nie uznaje do tej pory. Także czekajcie, musimy sobie zobaczyć mapkę. Gdzie była mapka? Pod... No dobra, lecimy po prostu. Pod tabem była mapka, dokładnie, okej, okay. Tylko wcześniej mi nie włączyło tej mapki pod tabem. Musimy wejść i zawalczyć na arenie. Miejmy nadzieję, że nie muszę jakiegoś stroju ubierać specjalnie do tego. Musimy Biffa pobić. A w ogóle fajna tam była taka riposta. Przecież to codziennie oni mają w domu, nie? You and me, Biff. You and me what? You and me, the noble art of boxing. May the best man win.
And then you little trust fund fairies will know what life is all about. Anytime, Pauper. Of course. The best man always wins. Me. Come on. Afterwards, you can clean my shoes. Okej, wyzwaliśmy Beefa debila na pojedynek. Trzeba go będzie, no, troszeczkę zniszczyć, że tak powiem. Dobra, jak się walczyło? To było tak samo się walczyło? Nie, jakoś inaczej się walczyło. Muszę sobie przypomnieć. Dobra, pyk, pyk, pyk. Aha, tu był unik. Trzeba było robić uniki, kiedy oni się tak... Dobra, kiedy ziomek się nastawiał, to trzeba robić unik. Jak koleś zaczyna robić taki, o, silniejszy atak. Unik i bierzemy wtedy typiarza Beef Taylor. Okej, czekamy, czekamy. I unik, pyk. Okej, proszę bardzo, combo na ryj. Okej, jakieś zwykłe zwykłe uderzenia robią. Dobra, pyk, pyk, pyk. On trochę zadaje obrażeń, także ja sobie nie mogę tutaj pozwalać na takie... unik, proszę bardzo. Nie mogę sobie pozwalać na takie uderzenia wchodzące we mnie. Dlatego lecimy blok. A, czas minął, okej. Pierwsza runda wygrana dla mnie. No, widać, definitywnie wygrałem pierwszą rundę. Dobra, runda numer 2. Wchodzimy od razu na ring. Od razu, o fuck, wow, ładnie zrobił. Dobra, off. Mordę, kurde, kopany, typiasz. Dobra, dawaj mocny atak, ja go uniknę. Dobra, i teraz combo. Combo na ryj, combo na ryj, combo frajera. Dobra, okej, czekamy, 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 czekamy. Unik, pyk i combo, combo, combo w lamusa od razu. Dobra, i znowu czekamy na silny atak, czekamy na silny, czekamy na silny, czekamy na silny. Unik, dobra, jest, pyk, pyk. Pyk, 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 pomordzie go, pomordzie, typiarza. Dobra, unik, no i gitarka. Knockout, dziękuję bardzo, knockout w drugiej rundzie i Jimmy Hopkins wygrał. Who's the baddest? Me! Who's the toughest? Me! Who's the man? Me! Me, losers! Me! The champion, number one! I killed the best! I will beat the rest! Yeah, what have we got here? That poor kid just beat up Biff. He's our new champion. What? He's the new champion. Yeah, come on. Come on, man. Woo! You disgust me. It takes more than victory to become a champion. It takes breeding and nepotism and snobbery. You filthy Democrat. Gentlemen, are we going to let some gutter snipe come in and beat up our friend Biff? No! Then what are we going to do? Beat him back to the ghetto! Yeah! Boże, teksty w tej grze mnie rozwalają po prostu. Okej, znowu walczymy na większą ilość osób w tym momencie. Dobra, blok, blok, blok. Kurde, nie mogę blokować tym, więc... Trzeba rzucać bombami jakimiś. Najgorsza jest praca kamery właśnie w tym momencie. Bo kamerą niestety nie mam zbytnio co robić. Pokonaliśmy Beefa, ale jak zwykle przyszedł kolejny lamus, który stwierdził, że jednak coś jest nie tak, o nie, nie możemy, zaprowadźmy go znowu do getta. No, dzięki, dzięki kolego. Dobra, frajerze, lamuserko, zaraz dostaniesz kolejny, okej, kolejny do kolekcji. Dobra, chodź tu. Sklepa w typiarza, kurde, po schodach go. Dobra, Beam Cola, mamy full życia, świetnie. Tam były schodki, jakby co, bombą go zaraz pieprzniemy. Albo wezmę czymś innym, czekajcie, może tym, może teraz skuszy. Patrzcie, pyk, 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 pyk. O nie, jak mi przykro, jak mi wszystko bardzo przykro. Ekwipunek pełny, spoko, i gdzie dalej idziemy? Teraz tędy, do środeczka. Ha, dokładnie. I'm leveraging the assets I have and you don't. Friends. Just shut up, Darby. Darby. Tactics for you, poor boy. Okej, co się stanie? Dobra, znowu dwóch mnie atakuje. O, trzech mnie atakuje, kurde, coś nie tak będzie. A, musimy zmienić broń. Musimy zmienić broń, ale uciekaj, uciekaj. Ja pierdzielę, no tak się źle biega po prostu tutaj. Dobra, dostali proszkiem, dostali jakimś proszkiem. Dostali też z bomby na ryj centralnie.
Także, o ja pierdzielę, może być trudniej, może... Patrzcie, ile ja mam życia! Kamero, kamero, nie patrzcie cały czas do tyłu! Dlaczego do tyłu? Dobra, koleś wyrwał czymś. Dlaczego cały czas do tyłu? Ja nie mogę nic zrobić w tym momencie, bo... Wszystko, cokolwiek ja teraz zrobię, to... To będzie też działać na mnie po prostu. Dlatego, wyszarpnij się. To jest trudna walka. Nie wiem kompletnie, co ja mogę zrobić w takiej sytuacji. No bo co, to trwa dosyć krótko ten stan taki. Ja ich nawet za ten czas nie sklepię, bo nie umiem, kurde. I się zastanawiam, co ja mogę zrobić teraz, tak. Kończy mi się broń, to już definitywnie. No, oni mnie do gleby cały czas przywalą. A ja nie mam im co robić, ja mogę tylko próbować na pięści się bić. Przy czym oni też coś tam się biją na te pięści. Dobra, uleczyłem się lekko. Chodź frajerze, lamusie, kurde, głupi, chodź tu, kurde. Śmieciu najgorszy, jajkami cię spiorę. O kurde, dostałem od niego. Znowu zawoła kolegów, dobra, tu jest jeszcze jedna kola. Bo czterech to za mało. Dobra. Tego frajera trzeba od razu jajkiem po ryju. Dobra, lecimy, jeden walnięty, super. Dobra, wyszarp się, stunik jajkiem. Okej, jajeczka mamy na szczęście, jak widać. Dobra, stunik jajkiem. Nie, stunik jajkiem w tego. Dobra, bijemy go, bijemy, derby, kurde. O, fuck, znowu nas unieszkodliwił. Czy my będziemy tak milion fal przechodzić tych jego przydupasów? Dokładnie, chyba tak właśnie będzie. Dobra, tutaj... A, skacz, Jimmy! Jezu, ja nie mogę przeskoczyć przez tych lamusów, no tak. Oczywiście, no, oczywiście, no jasne. Dobra, karton jajek podniosłem, w razie czego. Nie tu! Celowanie jest tak żałosne, po prostu. A, znowu dostaliśmy w ciry, no i teraz znowu jego koledzy przyjdą. Trzeba od razu klepać pierwszego, który tutaj nadejdzie. Dobrze, to jest jakieś powtarzalne, można powiedzieć. Można się spodziewać mniej więcej, co się zaraz stanie. Okej. Dobra, chodźcie tutaj. Dobrze jest leczenie się z tych puszek. Ja pierdzielę, nie lubię tego. Nie wiem kompletnie, nie mam pomysłu na walkę. Jak to zrobić, kiedy ta kamera jest po prostu taka ciulska dla mnie dosyć. No patrzcie, jak on nas klepie. My chyba nawet tego nie możemy uniknąć zbytnio. Dobrze, jajka nam się odnawiają, przynajmniej to. Okej, dobra, lamusie, dostajesz pierwszy od razu. Dobra. Dobra, dawaj go, Jimmy. No i co, ziomek dostaje jajkiem i jemu się nic, oczywiście, jemu się nic nie dzieje. Oczywiście, no bo dlaczego miałoby mu się coś dziać, nie? Jak dostaje nagle jajeczkiem po twarzy. Czy to jest normalne dla niego? No dostań ty tego stana, kurde, ziomuś. Dawaj mi chapce. Fuck, trochę jest lipa teraz. Okej, dobra, jeszcze go trochę. Odejdź, on będzie uderzał. On będzie, no i patrzcie, no. My nawet nie możemy tego uniknąć chyba. To tak mi się wydaje. Ja pierdzielę, jesteśmy na dobicie w tym momencie. Musimy jakieś HP teraz zebrać. I wtedy go pokonamy. Teraz jest ostatnia runda taka. Albo my, albo on. Dobra, zbierz typiarza. Nie, no, ha, no to jest do dupy po prostu, no. Ja tu nie powalczę. A widzieliście, tu było życie już. Ja pierdzielę, nienawidzę tej. Nienawidzę czegoś. Już wiem, że nienawidzę walki grupowej tutaj. Ja pierdzielę, okej. Dobra, ludzie, wiecie co? Ja się cofnę aż do momentu, kiedy Darbiego uderzamy i dopiero tam będę kontynuował odcinek, bo to nie ma sensu. Także widzimy się za chwilę dla was. Okej, dobra, zrobiliśmy pewną rzecz, zablokowaliśmy te drzwi. Także lamusa weźmiemy na odległość w tym momencie. Patrzcie, jak go robimy. Jedną rzecz, bo ogólnie gra mi się zablokowała, bo nie przychodzili kolesie kolejni, co było dla mnie fajną opcją naprawdę. Ale znalazłem taką rzecz właśnie, że można drzwi zablokować. Także właśnie tym się zajmiemy w tym momencie. Tylko patrzcie, jak ja mam mało życia. To jest najgorsze. Ile ja mu zabieram w porównaniu do tego, ile on mi zabiera. To są dwie różne liczby niestety.
No, oczywiście. Ja go nie mogę zbytnio na długo spowolnić niczym. Mogę mu rzucić bombkę, ale sam ją obrywam i znowu pewnie przegram przez to właśnie. Nie mam kompletnie pojęcia, jak ja mam się z nim bić. Patrzcie, no on zawsze mnie dupnie te dwa razy. Zawsze mnie po prostu dupnie. Nie wiem, co mam z nim zrobić. Okej, dobra. Można powiedzieć, że znalazłem przed chwilą na niego sposób, tylko musiałem włączyć, kurde, nagrywanie jeszcze. Przez co koleś mnie teraz kawałek dogonił. Ale ogólnie załatwiam to procą, jak widać. Utrzymuję od niego jakiś dystans pewien i robię to tylko procą. Oczywiście zablokowałem też już przejścia. No i okej. Okej, dobra, udało się. Who's the boss now? I can't hear you, rich kids. Who's the boss now, my waspy little friend? Answer the question. You are. Louder. You are. That's right. Me. Now you girls learn to play nice. You understand? Now, Darby is really stupid, malevolent, and rich. So it will surprise none of you to discover in a future life, he'll end up in Congress. But this is my story, not his. With the trust fund babies under control, it's time to turn my attention to their sworn enemies, those greaseball kids. So, you must be pretty proud of yourself. You taught those rich scum a lesson. They're rich, weak bullies. It was easy. They picked a fight with me, and I showed them who was boss. And Gary got them to pick that fight, so maybe you'll show him as well. Gary's an even bigger problem. He'll have to wait. Hey! What's this throwback want? A haircut? A nice strong man to cuddle up to? Who knows? Jimmy Hopkins, right? My friend Johnny needs your help. Then tell your friend Johnny to come and ask for it. Nobody tells Johnny anything. Johnny Vincent does the telling. Well, he doesn't tell me what to do. Now beat it, greaseball. You're causing an oil slick. I said he needs your help, man. Do I look like a charity service? You're gonna pay for this. What is wrong with this place? Everyone here either needs help, wants to beat you up, or both. Well, you know who Johnny Vincent is, though, don't you? No, and I don't care. He's head of the greaser clique. Get friendly with him, and he can help you get to Gary. Yeah, maybe. Tell you something, Pete. This place blows. Tell me about it. No i okej, jak mówię, jesteśmy w rozdziale numer 3. Jak widać, sceneria już się zmieniła, bo mamy zimę. Mamy tutaj nawet choineczkę ubraną, mamy już lepsze stroje zimowe, można powiedzieć. No i jak rozdział drugi, rozdział pierwszy to było kumplowanie się z Garym, rozdział drugi to było w sumie walka ze snobami, rozdział trzeci jest walką z żelbojami, a co, rozdział czwarty to będzie walka, nie wiem, kto tam jeszcze został, sportowcy? Może tak będzie, może to w ten sposób będzie, na takiej zasadzie. No i trzeba będzie jeszcze sklepać Garego, więc jeszcze on tutaj zostanie. O, proszę bardzo, zestaw mojego alchemika wygląda w ten sposób. Ogólnie tamtą misję w końcu po trzech próbach udało mi się wygrać. Ale czy, dajcie znać ludzie w komentarzach, czy jest jakiś łatwiejszy sposób na walkę? Naprawdę, walka tu jest zła. Jak mówiłem, pamiętajcie, że ścina mi się ta gra w trakcie nawet walki i się zacina i nie można dokładnie wszystkiego tak jak się zaplanowało robić. Trzeba bardziej na pałę często. No i jak można obracać myszką jakoś tak, żeby celować lepiej? No to wszystko to był problem zawsze. Okej, w ogóle wszedłem, bo myślałem, że będę mógł tu jakieś zajęcia zrobić, ale widzę, że zajęcia są jednak chyba z mechaniki, także okej, będziemy coś naprawiać. Jak widać, no Jimmy'emu nie przeszkadza to, że chodzi w stroju kosmity w dalszym ciągu. Dobra, lamusie, zostaw mnie, frajerze. Widzisz, że tu inni też wagarują, nie? Okej, my się udamy w takim razie do naszego miejsca z misją. A w ogóle mogliśmy to inaczej zrobić. Powinniśmy to nawet inaczej zrobić. Także tam idziemy. Czerwona gwiazdka może oznaczać, że jesteśmy może za słabi na misję, na zrobienie danej misji. Okej, chciałbym jedną lekcję dzisiaj zrobić. Tak, zrobiliśmy chyba dwie czy trzy już misje normalne. Także proszę bardzo, mechanika numer 2. Okej. I co teraz? Dalej będziemy rower naprawiać? No chyba tak. Co mamy robić teraz? Okej, proszę, proszę, dajcie mi. Dobra, o. Ja pierdziele, no robiłem, obracałem myszkiem.
Dobra, będziemy obracać i teraz tak. W prawo, okej, okay, super, obracam. Klikam, 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 klikam. Dobra, przestałem klikać. S. Klikam to S, głupie. Dobra, jest. Obracam w lewo myszką, proszę bardzo. Czwarta czynność. Okej, zaliczyliśmy mechanikę. Całkiem gładko poszło. To była dopiero druga mechanika, ale ona jest naprawdę ciulowa. Odblokowano nowego BMX-a. Fajnie, odblokowaliśmy nowego BMX-a. Mechanika jest ciulowa dosyć, ponieważ to przełożenie na przykład ruszania myszką nie działa tak super mega, jak myślałem, że będzie działać. Ledwo zacząłem obracać i już im coś nie pasowało. No ale dobra, myślę, że w tym odcinku ogólnie to by mogło być na tyle. Także oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, odpowiedzieć na te moje pytania, które gdzieś tutaj padły, oraz na przykład zarejestrować się z linku referencyjnego, który w opisie pod filmem także się znajduje. Także ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, cześć!